Wiem, że możecie się nie zgadzać, no ale to już nie mój problem, bo dla mnie po prostu ja mówię, jak mi to nie smakuje, to mi nie smakuje i chuj. Potężny potwór, jak to mówią. Dokładnie. Ile ma centymetrów? No, mnie nie mierzyłeś? Trzeba go zmierzyć. Nie wiesz, bo nie mierzyłeś. Dobra. No, nie wiem, bo nie mierzyłem, no tak. Po jednym gryzie poczułem się, poleciał do Turcji. Przeniosłem się do innego kraju, do innej rzeczywistości. Ten kebab naprawdę ma potencjał. Ja zjadłem tego kebaba, zrobiłem taki, o, kebab, i on naprawdę się tak nazywa. Witaj, Fonarku. Mam dla ciebie magiczne pudełeczko. Dzieci dostają magiczne takie zabaweczki, a ty dostajesz magiczne pudełeczko. A, i dali nam jeszcze, nie zapomnę dodać, do takiej pizzuszki gratisowo dwie buteleczki pizzy. A co warto? Jakiej butelki pizzy? Ja bym tak ocenił 4 na 10, ale takie k***a naciągane, co nie? Takie k***a naciągasz, tak k***a naciągasz, co nie? Więc takie nawet aspiracje na te 3 na 10 i serio stali. 3 na 10, od razu. Mienię kilka składników, szynki. Szynka, pieczarki, cebula. Szynemianko, zobaczmy, co to za specyfik. Czekaj, no to ja sobie w telefonie odpalę pizzę. Dobrze, no to jesteśmy po spróbowaniu. Badziewne sosy z Faneksu. Na początku to w miarę jakoś było, ale potem już jak na samym dole to po prostu się tak zlewało, tak. Wolisz taki ananasowy czy truskawkowy? Ananasowy. Dobra, a bo to wiesz, o co chodzi. Wiesz, co mówią o wariacie. Po ananasie. Tak jest, tak mówią. Jakie są etapy przy tworzeniu dobrego stand-upu? Ho. Nie wiem, bo ja to w chujowy, do dupy robię ogólnie. Kurwa, słuchaj, ale to ci powiem, słuchaj. No wczoraj. A, bo nie mogę przeklinać. No możesz. A, mogę. Czyli przekląłem, a ty powiedziałeś, że mogę. Dobrze. No to przykład wczoraj taka sytuacja. Słuchaj, byłem, występuję. I słuchaj, siedzi chłop. I kurwa w telefonie siedzi, nie? Na występie, nie? A ja mówię, ty, Fornal TV, co ty na występie? Ja ci tu bilet za darmo daję, a ty kurwa w telefonie siedzisz? A on mówi, za spokoj. No bo ja potem zobaczyłem, że ty film rzuciłeś chwilę wcześniej i tam pewnie już korciło, żeby zajrzeć, jakie tam lecą. Czy lecą lajeczki, czy jest komentarz od Mister Krychy wspierający. Dobrze, jest progres, Fornal. No kurwa! Powiem ci tak, no ja w sensie Mister Krychę to ja śledzę od bardzo dawna. Ja go znam jeszcze z tych czasów, jak on zbierał tych 50 dzieciaków, kurwa, i zapierdalali do McDonalda i robili: jaka wasza reakcja? Kupujemy Twistosa! Które pizza ci bardziej podoba wizualnie? Tak jest. Wolisz czarną skórą albo białą skórą? No to dzisiejszym moim gościem był... A ja jestem jeszcze. Nadal jest. Nie żegnaj mnie. Waryszka. Z kanału Luzowani. Menadżer. Luzowani tymi. Zarobkami się podzielić, a nie. No, bo menadżer jest, to nic nie płaci. To podzielę, spokojnie. Nikt nie płaci jeszcze. Nikt nie słyszał. No dalej, może coś na koniec, takie szybkie nawinienie o kebabie coś, no. Dobra, ja lubię kebaba. Dzisiaj jedzona była Adana. A do tego mieliśmy grillowanego kurczaka. Bum, szakalaka, crunchy, psułaka, łaka. Obczaj tego chłopaka, co tu wjeżdża na salony. Ja chcę więcej mięsa. Nie zmieniam miejsca, bo to wszystko dobre. Właśnie tak, nieoczekiwana zmiana miejsc. Jeden moment. Patrz, jak wchodzę do lokalu, każdy wie na gracza. A jak widzą Mateuszka, no to kto mu zwraca uwagę? No bo raczej nic innego. Ja to jestem KN, jak alter ego. Yo! Tym gościem będzie coś jeszcze robione na pewno. Chyba z tobą. Z tym gościem będzie coś...
bardzo pyszne. Ogółem, całe tak. Jakie? Ogółem? Ogółem. O. Bardzo pyszne. Całe te. O. Co? No masz. Co ty ode mnie chcesz? Co? No kurwa, na sześciu podaję. Masz, proszę bardzo. Co ty ode mnie? No wodę masz. Co ty z niego chcesz? To czwarta już? Tak. Tak. Dobrze. Jednak umiesz matematykę. Co? Co ty ode mnie chcesz? Co ty chcesz? No co ty chcesz? Ujadę. Czy jest tu może fonalek malutki? Oczywiście. Jest, bardzo dobrze. Fonalku, jak widzisz, Święty Mikołaj do ciebie zawitał. Czyli byłeś grzeczny. Oczywiście. A jak byłeś grzeczny, to dostaniesz na pewno prezent od Świętego Mikołaja. Święty Mikołaj dostał od ciebie karteczkę i tam było napisane, że chciałbyś mieć narzędzie, żeby sprawdzać tych barbarzyńców, którzy oszukują klientów. My dlatego znaleźliśmy ci specjalnie wagę. Waga jest, żebyś mógł ważyć, czy nie oszukują cię klienci i czy na pewno robią dobre zabawy, burgery. No tak. Chodzą na tackach takich podanych, co to spadła, nie powinna spaść, jak rzucam tackę, to na stole powinna wyglądać.